Cześć, witajcie na YouTubie dobrerowery.pl. Zapraszam Was na kolejny filmik. Dzisiaj będzie prezentacja bardzo ciekawego roweru gravelowego. Rower, o który często pytacie, czyli NS Bikes Rack Plus, czyli nieco tańszy brat i poprzednik rowerów Rondo. Natomiast zanim do niego przejdziemy, to jest mała niespodzianka, bo będzie konkurs. Jaka będzie nagroda i co tutaj w ogóle można wygrać, dowiecie się na Facebooku dobrerowery.pl. Natomiast już tutaj mogę Wam powiedzieć, o co w tym konkursie chodzi. Otóż chodzi o to, że jeszcze przed świętami zapakowaliśmy pewien tajemniczy rower w ten oto piękny papier opakunkowy, prezentowy. No i ponieważ święta już za nami, nowy rok też już za nami, no to trzeba go będzie rozpakować, a jak byśmy mogli takiej okazji nie wykorzystać do tego, żeby właśnie zrobić konkurs. Więc konkurs polega na tym, aby na naszym Facebooku pod informacją o tym właśnie konkursie, która się tam znajdzie pewnie jutro, czyli w czwartek, napisać, jaki tu jest rower pod spodem, jaki rozmiar, no i jaka konkretnie wersja, czyli jaka to jest konkretnie wersja jakiego roweru i w jakim rozmiarze. Kto odgadnie, albo kto będzie najbliżej, ten wygra coś fajnego, no i przy okazji pewnie w przyszłym tygodniu dokonamy rozpakowania tego oto cukierkowego prezentu, no i wszyscy przekonamy się, co tam pod spodem się kryje. Także wchodzicie na Facebooka dobrerowery.pl, tam znajdziecie jeszcze zdjęcie tego roweru, które bardziej pozwoli Wam sobie uświadomić, jaki to dokładnie jest model, no i wtedy już nic, tylko strzelać, zgadywać i wygrywać. To jest rower, który w zasadzie pojawiał się i był przez Was wywoływany przy okazji każdego testu gravela i każdego materiału o gravelach. Zwłaszcza przy okazji rowerów Rondo, czyli tańszy brat Rondo, w zasadzie protoplasta Rondo, czyli NS Rack Plus. Dlaczego protoplasta? Jeśli tego nie wiecie, no to oczywiście dlatego, iż marka NS Bikes jest siostrzaną marką do Rondo. Od NS-a kiedyś wszystko się zaczęło, a za wszystkim stoją dokładnie ci sami panowie z Trójmiasta. Rack był tym rowerem, który miał przetrzeć szlaki dla Rondo, miał sprawdzić, jak te koncepcje się sprawdzą, miał umożliwić panom wypróbowanie paru rozwiązań. Jest rowerem, który w pewnych aspektach jest mocno podobny do Rondo Root AL, natomiast jest tutaj kilka cech, które jednak radykalnie go różnią. Jest tańszy, bo kosztuje niespełna 7000 zł wyjściowo, bodajże 6800 zł. Również posiada aluminiową ramę. Rama też, jeżeli chodzi o pewne założenia, jest bardzo podobna, czyli mamy tutaj oczywiście dwa mocowania do koszyków na bidon, mamy prowadzenie przewodów zewnętrzne, tu jest akurat różnica, nie tak jak w przypadku Rondo, tam gdzie przewody były prowadzone wewnętrznie, tutaj są zewnętrznie poprowadzone, natomiast podobna jest koncepcja tylnego trójkąta, czyli mamy tutaj trójkąt asymetryczny z maksymalnie przysuniętym tylnym kołem do rury podsiodłowej. Jak widzicie, rura podsiodłowa jest wręcz tutaj wcięta, żeby jak najbardziej skrócić ten chainstay, a wszystko po to, aby ten rower od początku do końca już projektować pod napędy 1x11. W tej cenie niespełna 7000 zł otrzymujemy grupę napędową SRAM Apex, czyli dokładnie taką samą jak w droższym o około 1000 zł Rondo Root AL. Apex z stopniowaniem 42T, jeżeli chodzi o korbę, oraz stopniowaniem 11-42 z tyłu. Jak to ktoś kiedyś ładnie wspomniał, ta kaseta z tyłu to nie jest kaseta SREMA, to jest kaseta Sunrace'a, więc nie jest to kaseta 10-42, a właśnie 11-42. Na pokładzie oczywiście hydrauliczne hamulce tarczowe SREMA, sztywna oś z tyłu, sztywna oś z przodu, to już w tej klasie standard. Wszystkie elementy takie jak kokpit, siodełko, również są produkty własne NS-a. Taka ciekawostka, to siodło jest produkcji własnej NS-a, natomiast w praktyce jest bardzo mocno podobne do siodeł fabryka, które znajdujemy w rowerach Rondo. Bardzo podobna charakterystyka, nawet podobny materiał, taki dość śliski, bardzo praktyczny. Ten rower od Rondo różni się kokpitem, bo mamy tutaj kierownicę bez tego charakterystycznego gravelowego rozgięcia. Natomiast oczywiście klamko manetki, również SRAM Apex, czyli tutaj się nam nic nie zmienia. Bardzo dużą różnicą pomiędzy tym rowerem a Rondo jest przedni widelec. Tu jest zwykły, prosty, karbonowy widelec. Nie ma tego widelca ze zmienną geometrią, który znajdziecie w rowerach Rondo. Tutaj oczywiście również jest sztywna ośka. Natomiast ciekawostką jest to, że ten widelec ma możliwość montażu pełnego błotnika. Również z tyłu jest możliwość montażu pełnego błotnika, jeżeli taki rower chcielibyście sobie zastosować bardziej
wyprawowo. Opony, podobnie jak w Rondo Root AL, czyli Panaracer Gravel King w wersji o szerokości 43 mm. Różnica jest głównie wizualna, bo to są opony bez skinwalla, czyli bez takiej charakterystycznej, jasnej, bocznej ścianki. Największe plusy i minusy tego roweru. Plusem zdecydowanie jest cena, która jest niższa niż w przypadku Rondo. A jeżeli nie chcecie korzystać z tej zmiennej geometrii widelca, która jest w Rondo, no to tutaj macie możliwość nabycia bardzo fajnego gravela. Taniej po prostu, nie da się ukryć 1000 zł, to spora różnica. Na tym samym praktycznie o sprzęcie. Różnice to przede wszystkim ten widelec, bez którego moim zdaniem da się żyć, jeżeli nie chcecie tej geometrii zmieniać. Natomiast bardziej odczuwalną różnicą moim zdaniem jest kierownica, bo tu jest zwykła, prosta kierownica. To niestety jest moim zdaniem minus tego typu rowerze. Natomiast na pewno wymiana takiej kierownicy na tą z rozchylonymi rogami, jak w kierownicy gravelowej, będzie Was kosztowała mniej niż 1000 zł. Więc siłą rzeczy tutaj możecie sobie troszeczkę na tym elemencie zaoszczędzić i doprowadzić rower do bardzo podobnych standardów jak Rondo. Bardzo fajny napęd. Ja w tej konfiguracji Srema Apexa przejeździłem już ładnych kilka tysięcy kilometrów, łącznie z podjazdami w Alpach. Uważam, że to wyjątkowo zdroworozsądkowe i kompromisowe przełożenie, które pozwala zarówno na efektywną jazdę na podjazdach, jak i spokojne śmiganie po 50 na godzinę po płaskim. Więc NS Bikes Rack Plus, bardzo ciekawy rower, fajny wstęp w świat graveli, rower zdecydowanie bardziej kompleksowy niż wiele tych graveli, które są robione tak naprawdę z przerabianych przełajówek. Tutaj mamy bardzo fajną geometrię, bardzo szerokie opony i co więcej, ten rower jeszcze nie wykorzystuje maksimum tego, jak szerokie opony tutaj można władować, więc Rack Plus, bardzo ciekawa propozycja dla osób, które chcą gravela troszeczkę tańszego, a przede wszystkim może wizualnie bardziej sportowego niż rowery Rondo.